Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj babeczki maślane w cynamonowej posypce na bazie mąki kokosowej, więc bez klasycznej mąki oraz bez cukru. Będą niskowęglowodanowe i świetnie wpisują się w przepisy typu LCHF. Miałam trochę zawieszenie z tym przepisem, przyznam szczerze, w sensie czego tu dawać, bo nie miałam chłopców pod ręką do wypróbowania wypieku, a ja chyba nie jestem za bardzo obiektywna, jeśli chodzi o porównanie tych babeczek z klasycznymi, muffinkowymi wypiekami. Nagrałam jednak przepis i dla mnie wyszły naprawdę świetnie, są pulchne. Po kilku kęsach wyczuwam tu niby lekkie poczucie suchości charakterystyczne dla mąki kokosowej, ale babeczki i tak są zadziwiająco wilgotne i je się je naprawdę z dużą przyjemnością. Szczególnie, gdy dopada ochota na coś słodkiego do kawy. To eksperyment, więc pewnie jeszcze będę kombinowała z tym ciastem, ale od razu powiem, że cynamonowa posypka robi tu naprawdę dobrą robotę i absolutnie nigdy jej tu chyba nie pominę, a przyprawy korzenne świetnie i delikatnie podbijają smak babeczki o poziom wyżej. Na blogu podam Wam jeszcze alternatywę z mąką migdałową, a tymczasem już nie przedłużam. Zaczynamy! Przepis i składniki znajdziesz jak zawsze na www.skutecznie.tv. Do szklanki wkładam 1/4 kostki masła. Masło topię w garnku lub w mikrofali. Ma być płynne, ale nie gorące. I tu już roztopione wyszło. Tyle, jak widzicie, uzupełniam oliwą, tak by uzyskać 1/3 szklanki płynnego tłuszczu. I mieszam, odstawiam na bok. Do młynka wkładam 6-8 goździków, nie mam zmielonych, a będę musiała je zmielić. Dosypuję pół szklanki erytrytolu i mielę na puder. Pachnie przyjemnie mielonymi goździkami. Przesypuję do miski i do tych suchych składników dodaję pozostałe suche. 3/4 szklanki mąki kokosowej. U mnie zatem 3 razy miarka o pojemności 1/4 szklanki. Myślę, że mąkę kokosową można tu podmienić na mąkę migdałową. Wtedy dałabym jej mniej więcej 2 razy więcej, czyli 1,5 szklanki. Ale ja nie lubię piec z mąką migdałową i rzadko to robię, więc u mnie dzisiaj kokosowa. Dosypuję 2 łyżki łuski babki jajowatej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/4 łyżeczki mielonej lub tartej gałki muszkatołowej, 1/4 łyżeczki mielonego ziela angielskiego, i mniej więcej 1/8 łyżeczki mielonego imbiru oraz szczyptę soli. I starannie mieszam, równomiernie rozprowadzając. Ok, rozgrzewam teraz piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Zanim się rozgrzeje, ciasto będzie gotowe. Ważne, żeby to piekarnik czekał na ciasto, a nie odwrotnie, bo mąka kokosowa szybko gęstnieje. I wykładam formę do mafinek papilotkami, u mnie silikonowe, dzięki czemu po upieczeniu babeczki będzie łatwiej wyjąć. To teraz składniki mokre. Do drugiej miski wbijam całe jajka, 3 mniejsze lub 2 większe. Rozkłócam widelcem lub trzepaczką. I dodaję przygotowane wcześniej masło z oliwą. Pół szklanki kremówki, 1 łyżeczka wody pomarańczowej. Można ją podmienić na pół łyżeczki ekstraktu z pomarańczy lub na przykład aromat pomarańczowy. Wtedy dałabym go oczywiście odpowiednio mniej. Lub w ogóle pominąć ten zapach. Ja dodaję, bo jakoś tak mi tu pasuje. Starannie mieszam mikserem lub trzepaczką i do tych mokrych składników dodaję teraz połowę z przygotowanych składników suchych i mieszam do połączenia z grubsza w ciasto starannie i dosypuję pozostałą część i mieszam na ciasto. Tu już niezbyt długo, tylko do połączenia składników. Ciasto ze względu na mąkę kokosową jest dość gęste, na koniec dolewam więc trochę więcej niż pół szklanki wody z kremówką. Ja po prostu wlałam wodę do szklanki po kremówce, wypłukałam i dolewam teraz ją do ciasta i szybko mieszam do połączenia składników. Jak widzicie, ciasto jest dość gęste, bo mąka kokosowa absorbuje wilgoć, dlatego by poszło szybko i sprawnie oraz aby kontrolować równe porcje, nabieram ciasto łyżką do lodów i rozdzielam do przygotowanej blachy, dzieląc równymi porcjami, rozkładając do 12 silikonowych foremek. I ważne, nie ubijam tego ciasta, tylko tak nakładam i lekko wyrównuję. Widzę, że piekarnik już gorący czeka, ja jeszcze tylko szybko wyrównam z góry łyżką, ale nie dociskam, bardziej tak gładzę z wierzchu. I tak to wygląda. Mąka kokosowa szybko gęstnieje, jak wspomniałam, dlatego od razu po nałożeniu ciasta do formy szybko wstawiam je do pieczenia. Dlatego piekarnik musi już być gorący. Piekę w 180 stopniach Celsjusza na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez 20-25 minut lub aż mafinki się zrumienią. Ja na ostatnie kilka minut włączam po prostu termoobieg. I tu już gotowe. Pachną pięknie przyprawami i jestem szalenie ciekawa, jak będą smakować. To eksperyment, który robię teraz razem z Wami. Upieczone wyjmuję z piekarnika, jak widzicie, stawiam na 2-3 minuty, po czym delikatnie wyjmuję z foremek i z papilotek i ustawiam na raszce, ruszcie, by stygły, nie parując w foremkach.
Ok, i niech sobie stygną, a ja w tym czasie przygotuję posypkę. W jednej miseczce roztapiam masło, mniej więcej 1/4 szklanki. Ma być płynne, ale nie jakoś tam mocno gorące. Odstawiam na bok, do drugiej miseczki wsypuję wybrany słodzik. U mnie erytrytol, bo z założenia robię te babeczki niskowęglowodanowe i on dobrze się tu sprawdzi. Od razu jednak podpowiem, że jeśli nie lubisz chłodnego posmaku erytrytolu, to można podmienić go na ksylitol, przy czym uwaga tu z ilością jedzoną na raz, lub po prostu na ulubiony cukier, jeśli on Ci nie przeszkadza. Oraz cynamon, 1 łyżeczkę. Posypka wymieszana i wszystko gotowe. Ostudzone babeczki zanurzam w roztopionym maśle. Po czym w miseczce z cynamonową posypką odkładam na talerz i powtarzam z kolejnymi babeczkami. W maśle i posypce zanurzam tylko górę babeczki. Jeśli przepis Ci się podoba, kliknij łapkę w górę oraz wciśnij przycisk subskrybuj wraz z dzwoneczkiem, który jest tuż obok. Dzięki temu otrzymasz powiadomienia o nowych przepisach i odcinkach na kanale Skutecznie TV. A jeśli już subskrybujesz kanał, to wielkie dzięki. Wspiera to moją pracę i naprawdę dużo dla mnie znaczy. Dlatego dla wszystkich subskrybentów piękny uśmiech i bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś. Tak prezentują się gotowe babeczki. I co? Chyba czas próbować. Nakładam na talerzyki i jedną może przekroję, żeby pokazać Wam, jak się kroją. Całkiem spoko. Nie kruszą się i są zaskakująco pulchne, takie jakby wilgotne. Tak wyglądają po przekrojeniu. To teraz drugą może rozerwę delikatnie. Cudnie. Tak wygląda w środku. Naprawdę całkiem apetycznie. To teraz skosztuję. No, powiem Wam, że wyszły naprawdę nieźle i z przekonaniem polecam. Myślę, że piekąc je na mące migdałowej mogłyby wyjść bardziej delikatne, ale u mnie to tylko od święta i naprawdę raz na jakiś czas, bo nie przepadam za wypiekami na mąkach orzechowych ze względu na ogromną utratę wartości odżywczych. Stąd piekę i prezentuję kokosowe, a migdałową zostawimy sobie na błyskawiczne bułeczki, które Wam obiecałam i o których pamiętam. Prezentowane dzisiaj babeczki przechowuję w pojemniku z pokrywką lub pakuję do woreczków i mrożę. Ja jeśli mrożę, to zwykle po 2 sztuki, wtedy gdy przyjdzie ochota, nie trzeba już piec, tylko wystarczy wyjąć sztukę lub 2, rozmrozić i można się częstować. Po rozmrożeniu smakują jak świeżo upieczone. To co? Kawa, babeczka i idę na przerwę. Może nawet założę kurtkę i pójdę na słońce, bo dziś naprawdę piękna pogoda u nas. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać, odtwarzając ten słodki przysmak z przyjemnie cynamonową nutą. Przepis i składniki oraz precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Link w informacjach pod filmem, wystarczy tylko kliknąć. Dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, przypominam o subskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwoneczka, a subskrybentom dziękuję za subskrypcję oraz odwiedziny. Przepysznych babeczek maślanych z cynamonową posypką Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i smacznego!